nie chcą umierać w szpitalach. I to bez względu na to, czy te szpitale noszą imię Jana Pawła II, czy nie. Polki nie chcą się dłużej bać ani lekarza, ani księdza, ani szefa, ani prawicowego polityka. Polki chcą po prostu normalnie żyć. Chcą być bezpieczne. I dlatego my, jako posłanki Lewicy, ogłaszamy dzisiaj pakiet Bezpieczna Polka. To pełen pakiet postulatów, które sprawią, że Polki w końcu będą mogły nie tylko czuć się bezpieczne, ale faktycznie bezpieczne będą. Ogłaszamy dzisiaj ten pakiet i zwracamy się do ugrupowań demokratycznej opozycji o jasne deklaracje, czy poprą te postulaty. To potrzebne już teraz, na kilka miesięcy przed wyborami, bo polskie kobiety, kiedy będą do tych wyborów szły, muszą wiedzieć, po co tam idą, dlaczego mają zagłosować na ugrupowania opozycyjne, dlaczego mają zagłosować na lewicę i kto może stanąć po wyborach po ich stronie. Będziemy być może wspólnie rządzić. Chcemy my jako Lewica, żeby te wspólne rządy służyły także kobietom. Bo kobiety dzisiaj są tą grupą, od której państwo polskie się odwróciło. My z powrotem chcemy przywrócić im godność, wolność i prawo wyboru. Bezpieczna Polka to taka Polka, która sama decyduje o tym, kiedy i czy w ogóle chce mieć dzieci. Dlatego w ramach naszego pakietu prezentujemy postulat o całkowitej, stuprocentowej refundacji leków na antykoncepcję i powrotu do dostępności recepty, do dostępności tabletki bez recepty. Wtedy, kiedy kobieta tego potrzebuje, a nie wtedy, kiedy akurat udaje się dobić do lekarza i zdobyć receptę. Bezpieczna Polka to taka Polka, która kiedy zechce zajść w ciążę, będzie miała pewność, że będzie miała dostęp do wszelkich możliwych środków, żeby jej to umożliwić, która nie będzie się bała, że z powodu problemów swoich czy partnera nigdy nie będzie mogła zostać mamą w naturalny sposób. Dlatego w naszym postulatach znajduje się konkretne rozwiązanie, ustawa złożona przez posłankę Wandę Nowicką o refundacji zabiegów in vitro. Po to, żeby każda Polka, niezależnie od tego, gdzie mieszka, niezależnie od tego, jak bogaty jest samorząd, na terenie którego funkcjonuje, miała dostęp do tego zabiegu. Bezpieczna Polka to taka Polka, która kiedy już zajdzie w ciążę, może liczyć na pełną dostęp do informacji i może być pewna tego, że otrzyma najlepszą opiekę okołoporodową. Bez względu na to, w jakim miejscu jest, bez względu na to, czy jakie przekonania ma ordynator oddziału, do którego trafi, czy dyrektor szpitala, do którego trafi. To taka Polka, która ma dostęp do pełni badań prenatalnych, w pełni refundowanych, niezależnie od jej wieku i stanu zdrowia, niezależnie od przekonań jej lekarza. To taka Polka, która kiedy dotrze na izbę przyjęć, która dotrze na oddział ginekologiczno-położniczy, będzie wiedziała, że jest w centrum zainteresowania lekarzy i personelu, że będzie wiedziała, że dostanie najwyższą możliwą opiekę okołoporodową. Bo dzisiaj, Szanowni Państwo, jest z tym fatalnie. Zgodnie z raportem NIK-u z 2021 roku, który przeprowadził kontrolę w 37 placówkach w Polsce, na żadnej z nich pacjentki nie otrzymywały odpowiedniej opieki i odpowiedniego poziomu świadczeń. To się wreszcie musi skończyć i to się skończy, jak Lewica będzie miała na to wpływ. Wreszcie, bezpieczna Polka to taka Polka, która po prostu jest bezpieczna od przemocy, która nie musi się obawiać tego, że jej zeznania, jej świadectwo będzie traktowane w sposób lekceważący, która nie będzie się bała tego, że będzie traktowana jako gorsza obywatelka, dlatego że jest ofiarą przemocy domowej albo ofiarą przemocy przestępstwa zgwałcenia. Dlatego złożyliśmy ustawę Anity Kucharskiej-Dziedzic, która mówi o zmianie definicji gwałtu, żeby tylko tak oznaczało zgodę, żeby już żaden sędzia, żaden prokurator, żaden policjant nie miał wątpliwości, że kiedy kobieta została zgwałcona, to naprawdę została zgwałcona i naprawdę należy ścigać sprawcę, a nie zastanawiać się, jak była ubrana, czy co akurat w danym momencie robiła. Bezpieczna Polka to Polka, która nie musi wstydzić się menstruacji, ani za nią dodatkowo płacić. Dlatego wprowadzimy bezpłatne środki higieny menstruacyjnej do instytucji publicznych, do urzędów, do szkół. Bo ubóstwo menstruacyjne
to doświadczenie wielu młodszych i starszych kobiet w Polsce. Dziewczęta w szkole, kobiety w pracy, interesantki odwiedzające urzędy mają prawo korzystać z bezpłatnych środków higieny menstruacyjnej, dokładnie tak samo jak każdy z nas wchodząc do toalety nie musi płacić dodatkowo za papier toaletowy. Bezpieczna Polka to Polka, która nie musi się obawiać, że podczas menstruacji, kiedy cierpi, kiedy doświadcza bólu, kiedy bolesne miesiączki przechodzi, musi zastanawiać się, jak poradzić sobie w pracy. Bo zapewnimy jej bezpłatny, znaczy pełnopłatny, przepraszam, w 100% płatny urlop menstruacyjny. Na wzór innych państw, na wzór Hiszpanii. 5 dni pełnopłatnego, 100% płatnego urlopu menstruacyjnego raz w miesiącu przy zaświadczeniu lekarza, że menstruacja jest bolesna. To nie jest rewolucyjne rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które gwarantuje Polkom godność i bezpieczeństwo. Bezpieczna Polka to taka Polka, która pracując na określonym stanowisku zarabia nie mniej niż jej kolega na stanowisku równorzędnym. Bezpieczna Polka to Polka, która będzie mogła cieszyć się ze skutków ustawy, którą złożyliśmy jako Lewica, ustawy posłanki Katarzyny Uberhan, likwidującej lukę płacową. Bo praca dla dziewczyny, praca dla kobiety to nie musi być praca gorzej płatna. Powinna być dokładnie tak samo płatna, jak płatna jest praca mężczyzn na tych samych stanowiskach. Szanowni Państwo, Bezpieczna Polka to również bezpieczne jej dziecko. Na ten moment mamy już dług alimentacyjny, który wynosi około 13 miliardów złotych. To jest dług alimenciarzy. I mówię wyraźnie tutaj, używam słowa alimenciarzy, bo w przytłaczającej większości tych alimentów nie płacą ojcowie. My jako Lewica już od dawna mówimy, że alimenty powinny być ścigane natychmiast. Złożyłyśmy w tej izbie tutaj ustawę Anity Kucharskiej, posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic i mecenat Danuty Wawrowskiej. Nie może być tak, że dzieci są okradane ze swoich własnych pieniędzy. Bezpieczna Polka to również taka Polka, która jeżeli podejmie decyzję o tym, że chce usunąć tę ciążę, to może to po prostu zrobić. My mówimy jasno, od 30 lat Polki nie mogą legalnie dokonywać aborcji. Ale czy można powiedzieć, że tych aborcji nie ma? Oczywiście, że te aborcje są, były, są i będą. Tylko te aborcje dokonują i w aborcjach pomagają organizacje pozarządowe. Aborcyjny Dream Team, Federacja na Rzecz Planowania Rodziny. To są te organizacje, które realnie pomagają Polkom. Dlatego my jako Lewica mówimy jasno i wyraźnie. Aborcja powinna być bezpłatna, darmowa i bezpieczna. I również w tej kwestii złożyłyśmy ustawę, która leży tutaj w Sejmie w zamrażarce autorstwa Anny Marii Żukowskiej. Bezpieczna Polka to również taka Polka, która jak pomaga innej Polce w dokonaniu aborcji, to nie czuje się dekryminalizowana, to nie czuje się niebezpiecznie i nie myśli sobie, że zaraz pójdzie do więzienia za to, że drugiej osobie pomogła w aborcji. Bezpieczna Polka to również taka Polka, która jak idzie do szpitala, to wie, że ten lekarz, jeżeli jest zagrożenie życia, po prostu jej pomoże. A lekarze również nie powinni być karani za to, że pomagają Polkom w dokonywaniu aborcji. I tutaj również złożyłyśmy zaraz po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej ustawę autorstwa Magdaleny Biejat, która powinna być wprowadzona natychmiast, żeby pomóc Polkom, ale również ułatwić pracę lekarzom. I bezpieczna Polka to również taka Polka, która jak idzie do lekarza albo idzie do szpitala, to nie musi się zastanawiać, czy w tym szpitalu są jakiekolwiek relikwie jednego czy drugiego świętego. Ona musi czuć się w tym szpitalu bezpiecznie. Nie musi się zastanawiać, czy ten szpital jest imienia Jana Pawła II. Ponieważ służba zdrowia powinna być świecka. Powtórzę to jeszcze raz. Służba zdrowia powinna być świecka. W Konstytucji jest zapisane, że państwo nasze jest świeckie, tylko nie jest to przestrzegane na co dzień. Polka jak idzie do lekarza ma być obsłużona, zaopiekowana i musi czuć się bezpiecznie. Wczoraj złożyłyśmy ustawę autorstwa Moniki Falej, aby klauzula sumienia, która nigdy nie powinna pojawić się w prawie, która po prostu powinna zostać wycofana. I to był ostatni, 10. postulat. Dzisiaj przedstawiłyśmy państwu pakiet
Bezpieczna Polka. Ja może przeczytam te postulaty, żebyście Państwo wiedzieli. Bezpłatna antykoncepcja i tabletka dzień po bez recepty, całkowita refundacja in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej i bezpłatne badania prenatalne, walka z przemocą i zmiana definicji gwałtu, urlop menstruacyjny, ale również środki higieny menstruacyjnej w instytucjach publicznych. Równość płac kobiet i mężczyzn, natychmiastowe ściąganie alimentów, legalna aborcja bez kompromisów, zniesienie karania za aborcję i świecka ochrona zdrowia. Czy są jakieś pytania? To ja mam pytanie. Daniel Śmieciński, TVP Info. Czy oficjalnie jako Lewica weźmiecie udział w dzisiejszym marszu opozycji organizowanym przez Donalda Tuska w Poznaniu? Jak pan redaktor widzi, jesteśmy tutaj w gronie posłanek, jesteśmy w pracy, ponieważ trwa dzisiaj posiedzenie Sejmu i posłanki Lewicy przykładają się do swoich obowiązków. Oczywiście te obowiązki będziemy pełnić dzisiaj tutaj w gmachu parlamentu. Będziemy brać udział w głosowaniach, bo to są ważne głosowania, to są ważne ustawy, a my jesteśmy zawsze tam, gdzie należy. Dziś nasze miejsce jest tutaj w Sejmie. Czyli uważacie, że Koalicja Obywatelska nie wypełnia swoich obowiązków, skoro jest teraz w Poznaniu, a nie tu w Sejmie? Uważamy, że obowiązkiem posłów i posłanek na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest w czasie posiedzeń Sejmu uczestniczyć w obradach Sejmu. Jeśli kogoś tutaj nie ma, musi pan pytać tych nieobecnych albo przedstawicieli ich klubów. Nasz klub, klub Lewicy, posłanki Lewicy tutaj zgromadzone będą dzisiaj do końca głosowań obecne w pracy, bo no, takie mamy obowiązki. To jeszcze drugie pytanie. Jak odnosicie się Państwo jako Lewica do pomysłu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o referendum w sprawie migrantów? Chciałybyśmy bardzo zobaczyć, jak prezes Jarosław Kaczyński oraz rząd, do którego, jak słyszymy, zamierza wrócić, skutecznie, podkreślam, skutecznie zabiega o wsparcie, także finansowe, ze strony Unii Europejskiej dla Polski w zakresie wsparcia dotyczącego uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, bo takich osób Polki i Polacy, polskie rodziny, polskie domy przyjęły bardzo, bardzo wielu. To polskie społeczeństwo stanęło po agresji Rosji na Ukrainę na wysokości zadania. Nie trzeba było tworzyć żadnych obozów, nie trzeba było tworzyć specjalnych ośrodków, bo to właśnie ta ogólnoludzka, oddolna solidarność pozwoliła przyjąć te wszystkie osoby uciekające przed wojną, uciekające ze swoimi dziećmi, ze swoimi rodzinami przed brutalną agresją. I dziś obowiązkiem polskiego rządu jest zadbać o to, żeby tym osobom niczego nie brakowało, ale żeby nie brakowało niczego także tym rodzinom, polskim rodzinom, które tej pomocy udzieliły. To przykre, że prezes Jarosław Kaczyński woli rozpętywać jakiś konflikt wymyślony na potrzeby wewnętrzne, zamiast wykonywać to, co do niego należy. Jechać do Brukseli i negocjować pieniądze dla Polski na wsparcie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. To wstyd, że nie chce wykonać bardzo prostych ruchów, żeby odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy, na które wciąż czekamy. A to są pieniądze, które przydałyby się samorządom, które także wzięły udział w ogromnej mierze we wsparciu uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. To są prawdziwe zadania, jakie stoją przed Jarosławem Kaczyńskim, ale po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nie mamy wątpliwości, że on prawdziwych zadań i prawdziwej pracy to boi się jak mało kto. Ale jesteście za tym referendum? Jesteśmy za tym, żeby Polska otrzymywała należyte wsparcie w zakresie migracji i uchodźców, których przyjęliśmy jako polskie rodziny, jakie polskie społeczeństwo pod swój dach. Nie ma na dziś takiego wsparcia, ale nie dlatego, że nie ma propozycji. Sama Lewica złożyła takie propozycje. Zwróciliśmy się zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do polskiego rządu o to, żeby o to zabiegał. Nie ma takich rozwiązań dlatego, że Jarosław Kaczyński woli robić politykę wewnątrz swojej własnej partii, zamiast dbać o interes państwa polskiego. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I na zdjęcie. Słuchajcie, zróbmy tak, że postulaty...